Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę być gospodarzem tej fascynującej debaty. Zaczniemy od dwóch wystąpień wprowadzających. Ale co to za temat, ten Open Data Economy? Podczas Rady Programowej zastanawialiśmy się nad tym, że rzeczywiście w tej chwili mamy taką sytuację, że mamy ogromne strumienie danych i wszyscy je, zwłaszcza instytucje finansowe, dosyć szeroko wykorzystują. Z drugiej strony to obywatel jest w centrum uwagi i to on decyduje o tym, gdzie, komu, jakie dane przekazuje. Co można z tych danych zrobić, jakie są szanse biznesowe i co może być dobrego z tego dla obywatela, dla gospodarki, ale także dla instytucji, które są w tym biznesie. Także bardzo się cieszę, że my jako Grupa BIK możemy być tutaj takim gospodarzem tego tematu, bo rzeczywiście jesteśmy instytucją, która chyba wie najwięcej tutaj, jeśli chodzi o w zasadzie historia kredytowa każdego dorosłego Polaka jest zapisana w BIK-u, więc co z tym robimy, to może nie będziemy dzisiaj o tym szczegółowo mówić, ale ta debata będzie o tym właśnie, jak można wykorzystać szanse związane z otwartą gospodarką opartą o dane, jak możemy wykorzystać dostęp do rejestrów publicznych lepiej dla obywatela i dla gospodarki. Z drugiej strony porozmawiać właśnie o wyzwaniach, popatrzeć też na rynki zagraniczne, dlatego udało nam się zaprosić mojego przyjaciela Åke Dahlqvista ze Szwecji. Trzy słowa o nim powiem za chwilę, a zaczniemy od pierwszej debaty wprowadzającej profesora Witolda Abramowicza z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który opowie Państwu właśnie o modelach Open Data Economy, wyzwaniach i szansach związanych z tym, z tą dziedziną. Także profesorze, zapraszam. Dzień dobry Państwu. Już działamy. Bardzo serdecznie dziękuję oczywiście organizatorom za zaproszenie, ale przede wszystkim kolegom inżynierom, że dokonali paru cudów, że możemy doskonale współpracować. Państwa z tyłu zapraszamy tutaj. Te miejsca są jeszcze wygodniejsze. Proszę Państwa, starałem się znaleźć pewien pomost między dwoma prezentującymi przed panelem. I znalazłem taki punkt wspólny, polegający na tym, że... Okej, super. Proszę Państwa, że mająca w tym roku prezydencję Finlandia postawiła sobie za cel to, aby budować ekonomię danych w Unii Europejskiej, tworząc wspólny rynek. W związku z tym, kto będzie odstępował od rozwoju ekonomii danych, ten będzie mniej uczestniczył w rynku europejskim. Zatem mamy wyzwanie. Jeżeli teraz spojrzymy na to, o czym rozmawialiśmy wczoraj bardzo intensywnie, na temat tego centryzmu klientów w bankowości, to znaczy my młodzi przestajemy mieć sentyment do brandu, z którego korzystamy, i za każdym razem mierzymy funkcję użyteczności. W związku z tym każda usługa banku oceniana jest z punktu widzenia użyteczności i za każdym razem mamy nowe rozdanie. Zatem to fińskie podejście, czyli to, co za chwilę będziemy od kolegi ze Szwecji mieli przyjemność słyszeć, jest naszym być lub nie być. Open Data Economy. Co tworzy tą otwartość? Otwartość tworzą modele biznesowe. Modele biznesowe, które za otwartymi danymi jakoś w pierwszej kolejności kojarzymy, to jest, proszę Państwa, to, że dane, które powstają z finansowania publicznego, są publicznie udostępnione. Każdemu. Na równych prawach, z dwoma wyłączeniami. Naruszenia praw osobowych,
do naszej prywatności. I tu oczywiście można dyskutować, czy takie zdefiniowanie polityki RODO kreuje przewagę konkurencyjną Europy. Ostatnio spędziłem dłuższy czas w Chinach i muszę powiedzieć, że pierwszą dekadę XXI wieku spędziłem na projektach europejskich, między innymi z Chinami, gdzie Unia Europejska wierzyła, że my, Europejczycy, możemy pouczać Chińczyków. I teraz po dłuższym czasie, będąc dłuższy czas w Chinach, nagle okazało się, że ta technologia, w szczególności bankowa, zmusza mnie na to, do tego, żeby być uczestnikiem życia w Chinach, do założenia konta. Dlatego, że bez tego założenia konta moja jakość życia w tych Chinach była dużo gorsza. Trudno dać napiwek skrzypkowi na ulicy. Dlatego, że on chce dokonać transakcji w sposób elektroniczny. Drugi model biznesowy, który jest dość popularny i nie jest zawsze kojarzony z open data, to jest społecznościowe tworzenie danych. No, społecznościowe tworzenie danych to jest coś, co wygrało z profesjonalnym tworzeniem danych. Przykładem tego jest Wikipedia. Wikipedia wygrała z Brytaniką. W związku z tym widać, że siła społeczności przemawia za otwartością danych. Oczywistym modelem też w upowszechnianiu danych jest to, że korzystamy z danych finansowanych z reklam. I ostatnim modelem, który jest najmniej znany, a najbardziej bolącym mnie, człowieka z Poznania, oszczędnego, to to, że my w nauce, proszę Państwa, jesteśmy twórcami open data. Proszę Państwa, tak to niestety jest, że my na uczelniach nie zarabiamy specjalnie dobrze. I co nam mówią teraz ci, którzy finansują naukę? Opublikuj swoje wyniki za darmo. Super. Open data. A ci, którzy mają ten open data, mówią, o, ale my mamy koszty. To ty nam jeszcze zapłać za to, że opublikujemy twoje dane i wszystkim damy do bezpłatnego korzystania. Proszę Państwa, jestem melomanem. Jeszcze chętniej będę słuchał muzyki, jak każdy wykonawca, którego będę słuchał, zapłaci za to, że słucham. To jest tak w nauce. W związku z tym widać, proszę Państwa, że można wymyślać bardzo różne przykłady ekonomii danych otwartych. Zachęceni tym, przygotowaliśmy raport dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, który okazał się na tyle rozbudowany, że ukazuje się w formie książkowej. I chciałem zdystansować się do tego, co jest tutaj napisane, że to jest nowy, że dane są nowym surowcem. Nowy surowiec to jest w ogóle coś szalenie ułomnego, dlatego że surowiec podlega przetwarzaniu. A jak się przetworzy, to już go nie ma. Natomiast dane są przesłanką do tworzenia informacji. Z informacji powstaje wiedza. Niczego tak dobrze nie umiem, jak tego, czego uczyłem innych. Dlatego, że dzieląc się wiedzą, moja wiedza rośnie. W związku z tym powstają też te zasoby danych tylko przez to, że się dzielimy. Nie ma takiego surowca, który przez dzielenie się rośnie, a nie ulega degradacji. Kolejnym punktem, który dla mnie jest szalenie istotny, to jest to, proszę Państwa, że open data ma fascynującą rzecz, która jest unikalna. Mianowicie nie ma surowca, który może być tak automatycznie rozmnażany i równocześnie nieniszczony. W
związku z tym nowy surowiec, proszę Państwa, jest przewrotny. Ale ci, którzy jeżdżą do Emiratów czy do Norwegii, to wiedzą, że leitmotivem w tych krajach jest after oil. Co będzie w tych krajach, jak skończy się ropa? W związku z tym dane są rewelacyjnym przykładem tego, co stanie się z nami, jeżeli stare modele biznesowe przestaną mieć swoją atrakcyjność. Opublikowano taki raport, który pokazuje miejsce Polski na rynku danych, na europejskim rynku danych. I syntetycznie to ujmując, Polska jest gdzieś na 20 pozycji. Są bardziej wyspecjalizowane raporty, które pokazują dojrzałość rynku open data również w Europie. I tutaj według tego bardziej szczegółowego zestawienia, które w szczegółach nie jest na tym poziomie abstrakcji dla nas istotne, Polska jest gdzieś na 15 miejscu. Przepraszam, na 13 miejscu. Natomiast dużo ważniejsze jest to, z jakich punktów widzenia oceniana jest gospodarka otwartości. Pierwsze to jest polityka w stosunku do danych. To znaczy, w jaki sposób powstają dane otwarte. W jaki sposób koordynuje się dostęp do tych danych. Drugim kryterium są portale, to znaczy te portale, które agregują dane pochodzące z różnych źródeł. Czyli wykonują za nas pewną pracę pozwalającą nam na korzystanie z danych w jednym źródle, mimo że one początkowo pochodziły z różnych. Trzecie kryterium już jest trudniejsze, dlatego że mówi o tym, jaki jest impact, jaka jest korzyść, którą dany kraj z tych danych odnosi. I ostatnim punktem jest sama jakość danych. I to jest oczywiście wyzwanie, do którego za chwilę wrócimy. Natomiast chciałem pokazać jeszcze bardziej pesymistyczny taki obrazek. Jest taki barometr otwartości danych i no, znowu patrząc tak z pozycji helikoptera, to dobrze mieć, to jest akurat profil Polski i dobrze mieć maksymalnie dużo pól zielonych. No i widać tutaj, proszę Państwa, że te pola, które mogłyby stać się zielonymi, stanowią poważną przesłankę do doskonalenia się. Jeszcze chciałem na to spojrzeć z innego punktu widzenia. Mianowicie dane są, już wiemy, że dystansując się, są pewnym surowcem. Surowcem do tego, co ma stanowić o przewadze konkurencyjnej Europy, czyli wdrożeniu sztucznej inteligencji, cokolwiek to by znaczyło. I co się okazuje? Z badań na temat tego, co utrudnia wdrażanie sztucznej inteligencji w Polsce, to jest to, że na drugiej pozycji, że nie mamy właściwych danych do dyspozycji. Ale jak spojrzymy głębiej na te kryteria, to widać, że wyzwaniem jest też to, że różne osoby odgrywające różne role we wdrażaniu sztucznej inteligencji lub w tworzeniu rozwiązań sztucznej inteligencji mają niewystarczającą wiedzę, między innymi z braku dostępu do odpowiednich studiów przypadków. Zatem to jest coś, co być może nie jest najbardziej optymistycznym obrazem, jeżeli chodzi o open data. Mniej więcej 10 lat temu napisałem taką książkę na temat filtrowania informacji, w której chciałbym odwołać się do pewnego fragmentu, mianowicie do tego, w jaki sposób powinniśmy wykorzystywać dane do tworzenia informacji. Tutaj posługuję się czymś, co w międzyczasie jest powszechnie znane, mianowicie procedurą triaż. Jak znajdziemy się na SOR-ze w szpitalu, to wiemy, ile godzin będziemy czekali, w zależności od tego, jaką dostaniemy chorągiewkę, jaki kolor. I w podobny sposób powinniśmy postępować
z informacjami. Jeżeli prowadzimy biznes, to powinniśmy przetwarzać wszystkie informacje, które nakazane są prawem. Jeżeli tego nie będziemy robili, to są instytucje państwa, które to z nas wyegzekwują. I będzie to nas bolało w każdym wymiarze. W związku z tym będziemy postępowali rozsądnie, jeżeli będziemy te dane przetwarzali. Nie możemy skutecznie prowadzić biznesu, jeżeli nie postępujemy zgodnie z regułami obowiązującymi w danej branży, mimo że one nie są zapisane w prawie. Na przykład, jeżeli nie porównujemy cenami z konkurencją, no to tego nam nikt nie nakazuje robić, ale jeżeli tego nie zrobimy, to nie będziemy będziemy w stanie prowadzić naszego biznesu. Czyli to jest jakiś element kolejny tego triażu. Natomiast jeżeli pominiemy te informacje, które wynikają z danych, które możemy przetwarzać, to może się okazać, że będziemy mieli problem z budowaniem naszej przewagi konkurencyjnej. I w końcu, jeżeli spojrzymy na dane, które ignorujemy po to, żeby tworzyć z nich informacje, to może się okazać, że będziemy mieli problem z zaskoczeniami, dlatego że nie wykorzystaliśmy szans rozwoju. Cały czas mówiłem przy Information Triage o biznesie, ale to samo dotyczy administracji, dlatego że jeżeli spojrzymy na ten postęp, który dokonały Chiny w ostatnim dziesięcioleciu, to jest to, że Chiny zrobiły niesamowity skok, bez precedensu, jeżeli chodzi o gospodarkę światową. Czyli oni wykorzystali ten zasób danych i zbudowali z tego informacje, które przetwarzali w sposób bardziej skuteczny niż większość, znakomita większość krajów na świecie. I to jest, proszę Państwa, też oferta dla każdego z Was. Dlatego, że każdy człowiek znajduje się na rynku coraz bardziej konkurencyjnym. I jeżeli wyciągnie naukę z tego, w jaki sposób pracować z danymi, to może być skuteczniejszy w swoim życiu zawodowym, ale też może być bardziej spełnionym człowiekiem w życiu prywatnym, hodując złote rybki. Dlatego, że dane o złotych rybkach pozwalają nam być bardziej atrakcyjnym kolekcjonerem złotych rybek. Proszę Państwa, otwarte dane to jest absolutnym standardem, który mówi, jakie są stopnie otwartości danych. Najniższy stopień to jest taki, że dane są w ogóle dostępne. Trochę wyższy stopień to są takie, że są możliwe do automatycznego przetwarzania. Takim standardowym przykładem, który od wielu lat podajemy, to że te dane są dostępne w formie plików Excela. Ale jeszcze wyższym stopniem otwartości jest to, że ta otwartość, proszę Państwa, nie zależy od posiadanych licencji na oprogramowanie. W związku z tym korzystamy z Open Data, korzystając z Open Source Software. Natomiast jeżeli nawet możemy skorzystać z tych danych, wykorzystując powszechnie dostępne oprogramowanie bez konieczności płacenia licencji, to w dalszym ciągu uprawiamy rękodzieło w przetwarzaniu tych danych. Prawdziwa potęga wyniknie z tych danych wówczas, kiedy one będą miały format pozwalający na automatyczne ich przetwarzanie, czyli semantyczne wnioskowanie z danych, rozumienie tych danych, semantyczne, znaczeniowe. I najwyższym, proszę Państwa, poziomem tego, co możemy zrobić, to jest wygenerowanie linked open data, to znaczy powiązanie różnych źródeł danych otwartych. To powiązanie może być przedmiotem modeli biznesowych, dlatego że kreatywne połączenie danych pochodzących z różnych źródeł może doprowadzić do tego, że
możemy monitoryzować otwarte dane. Jednym z najbardziej fascynujących nas źródeł otwartych danych są Wikipedia. Tu jest przykład, proszę Państwa, tego, w jakich językach mamy do czynienia z różnymi źródłami Wikipedii. I stąd powstała taka idea, która pozwoliła nam realizować szereg projektów. Mianowicie w Unii Europejskiej mówimy prawie 30 językami. W związku z tym mamy kraje, które są małe, mają kilka milionów mieszkańców i siłą rzeczy nie mogą generować takich zasobów Wikipedii, budowanych siłami społecznościowymi, żeby były porównywalne z wielkimi Wikipediami. Należy zatem zbudować narzędzie, które automatycznie przenosi treści z jednej Wikipedii do innej Wikipedii. Nie ma lepszego przekazywania danych i informacji niż przekazywanie ich w języku ojczystym tego, kto jest nimi zainteresowany. Zatem musimy dokonać transferu tych danych po to, żeby tworzyć informacje. Jeżeli Państwo spojrzycie na artykuł Wikipedii, to po prawej stronie jest taka ramka. I ta ramka spełnia najwyższy postulat otwartości danych. Mianowicie to są dane otwarte, zapisane w sposób semantyczny, na których możemy wnioskować. I one są w pierwszej kolejności podatne na przenoszenie między wersjami językowymi. Zatem mamy, proszę Państwa, wyzwanie polegające na tym, w jaki sposób możemy te dane przenosić. I co się okazało? Że to ma bardzo głęboki sens. To jest obrazek, który pokazuje, że ta Wikipedia, Dipipedia, czyli część semantycznie przetwarzalna z Wikipedii, jest rdzeniem wszystkich albo ogromnej większości źródeł Open Data. To jest obrazek z 2014 roku, dlatego że każdy nowszy po prostu traci zdolność sensownej prezentacji. I z naszego projektu, proszę Państwa, wyniknęło poważne wyzwanie. To są publikacje tylko z części 2018 roku, jakaś z 2019, pokazująca, gdzie jest według nas główne wyzwanie w przetwarzaniu Open Data. Głównym wyzwaniem jest jakość danych. Jakość danych, proszę Państwa, wydaje się być absolutnie oczywista. Jak spoglądam Pani w oczy, to wiem, że Pani jest zwolenniczką najwyższej jakości. Kto z Państwa przyjechał dzisiaj Rolls-Royce'em? Nikt. To jest bardzo dobry samochód. Ale nie chcemy najwyższej jakości. Przyjechaliśmy zwykłymi samochodami. Dlaczego? Dlatego, że to jest to za wysoka jakość, żeby z punktu widzenia funkcji użyteczności płacić za tą jakość. No to ten sam problem mamy z danymi. Możemy osiągnąć bardzo wysoki poziom jakości, ale niekoniecznie chcemy za to zapłacić. W związku z tym jakość danych, a w konsekwencji jakość informacji płynąca z nich, jest funkcją użyteczności. Bardzo prosty przykład. Co to są dane aktualne? Pozwolicie Państwo, że ja się trochę cofnę w świecie, w którym żyjemy, i zakładamy, że idziemy sobie z pieskiem w sobotę do kiosku i kupujemy dwa tygodniki. Politykę i Newsweeka. Wracamy z pieskiem, piesek się kładzie, my pijemy kawę i cóż tam w tej gazecie czytamy? W gazecie czytamy, że w ostatni poniedziałek coś się wydarzyło. No to my teraz sprawdzamy, jaki to jest ostatni poniedziałek. Makowa na stronie tytułowej jest data. Jesteśmy w sobotę i co widzimy? Gazeta ukazuje się jutro, bo data jest niedzielna. No to co to jest ostatni poniedziałek?
Jakbyśmy ją czytali za tydzień, to patrząc na tą stronę tytułową, moglibyśmy wnosić, że ostatni poniedziałek, no to jest ten poniedziałek, który był przed tą niedzielą. Ale jeżeli spojrzymy na proces produkcji, to jeden z tych tygodników opinii dostarczanych jest do kiosków w poniedziałki. W związku z tym od rana jest w poniedziałki, czyli nie może publikować niczego, co się wydarzyło w poniedziałek, bo w poniedziałek już jest w kiosku. A drugi jest w środę. Czyli teoretycznie mógłby publikować dane o tym, co się wydarzyło w poniedziałek, ale to wszystko zależy od kolumny, na której to jest umieszczone. Jeżeli to jest na kolumnie redakcyjnej, to są te, które są ostatnio łamane, zatem mogą się w środę ukazać w kiosku. Czyli w tym świecie, proszę Państwa, którym kiedyś żyliśmy, tygodników opinii, mamy problem z identyfikowaniem aktualności danych. Ostatni poniedziałek. Co to było w ten ostatni poniedziałek? Proszę Państwa, robimy bardzo dużo rzeczy związanych z jakością danych i to jest ciągły kompromis. Zatem jak jesteśmy niezadowoleni z jakości danych, z których korzystamy, to musimy za każdym razem zastanowić się, czy przyjechaliśmy Rolls-Royce'em. Dobre zasoby Open Data to takie, które są bardzo szczegółowe. I to jest zmiana paradygmatu. Dlatego, że dotychczas chcieliśmy mieć dane o pożądanym stopniu szczegółowości. Natomiast w przypadku Open Data chcemy być wolni w wykorzystywaniu danych po to, żeby samodzielnie zdefiniować poziom szczegółowości. Chcemy mieć możliwie szybki dostęp do ciągle zmieniającego się świata. Czyli chcemy, żeby te dane były udostępniane w momencie, kiedy powstają. Trzecie wyzwanie jest jeszcze trudniejsze. Mianowicie, żeby można było zrealizować modele biznesowe, to te dane powinny być używane przez wielu. Ale każdy z użytkowników chciałby, aby dane były upowszechniane w taki sposób, żeby myślano o jego celu. I chcemy, żeby były innowacyjne. I chcemy, żeby były zgodne ze standardami, o których mówiliśmy. Proszę Państwa, to, co tutaj na tym obrazku jest pokazane, jest zachętą do spojrzenia do naszej książki, którą za chwilę ministerstwo udostępni, żeby zobaczyć, jakie Państwo macie szanse jako banki realizowania swojej przewagi konkurencyjnej w przetwarzaniu danych. Te dane mają ogromną wartość. Tu są różne przykłady szacowania wartości danych w Unii Europejskiej, danych otwartych. Czyli najbardziej optymistyczni twierdzą bardzo precyzyjnie. McKinsey mówi, że to jest 674 miliardy euro. I teraz mam złą wiadomość, proszę Państwa. Według tego raportu, który zacząłem cytować na początku, problemem Polski jest to, że jesteśmy praktycznie na samym końcu, jeżeli chodzi o to, dlaczego nie spełniamy przesłanki, aby dobrze wykorzystywać dane otwarte. Mianowicie wyzwanie polega na tym, że nie mamy odpowiednio wykształconych ludzi. Mamy 25. miejsce w Unii Europejskiej, wbrew naszym dobrym samopoczuciu, jeżeli chodzi o ludzi, którzy mają kompetencje w ICT, czyli w informatyce, ponad przeciętny podstawowy poziom. Wczoraj pan prezes Mariusz Kaczmarek z Private Bank na Ukrainie powiedział, że jednym ze źródeł przewagi konkurencyjnej jego banku, który oddziałuje na 20 milionów klientów, jest ciężka praca data scientist. Data scientist to jest ktoś, kto bierze jako przedmiot swojego zainteresowania ekonomię,
modeluje ją za pomocą narzędzi matematycznych, implementuje za pomocą narzędzi informatycznych. I tak było w poprzednim wieku. W tym wieku, proszę Państwa, złotym słowem jest behawiorystyka w ekonomii. To znaczy, jeżeli ekonomiści mówią, że czegoś nie rozumieją, to mówią, że to wynika z behawiorystyki. No wiecie, ludzie są nieobliczalni. I dlatego potrzebna nam jest zrozumienie jednostek, czyli psychologia, i zrozumienie społeczności, czyli socjologia. I computer science przesuwa się w rozumieniu computer science w kierunku sztucznej inteligencji. Natomiast za chwilę, żeby rozumieć ludzi i grupy ludzi, wprzęgamy w to sztuczną inteligencję. Czyli ta behawiorystyka w badaniu zachowań ludzkich jest coraz istotniejsza. Konkludując, miejsce Polski w budowaniu modeli biznesowych może i powinno być lepsze. Bez rozwoju data economy w Polsce będziemy ograniczali swój udział we wspólnym europejskim rynku. Jeżeli chcemy wykorzystać nasz kapitał, jakim są nasze dane, powinniśmy w dalszym ciągu, mimo że są ogromne wysiłki, chociażby ze strony pana ministra w zakresie ewangelizacji open data, te działania muszą być w dalszym ciągu pogłębiane. Każdy z nas, poszczególnych osób, organizacji samorządowych i rządowych oraz biznesu, ma ogromne szanse niewykorzystane z tego, aby korzystać z open data. Musimy pamiętać, że jakość open data jest wyzwaniem, natomiast prawdziwa monetyzacja wymaga nie tylko kompetencji społecznych i technicznych, ale przede wszystkim domenowych. Bardzo przepraszam, że mówiłem dłużej jak powinienem. Bardzo dziękujemy profesorze za ten wykład i dziękujemy, że nie trwał półtorej godziny, także jak tradycyjny wykład, więc wiem, że to na pewno wyzwanie zmieścić się w tak krótkim czasie. Teraz, drodzy Państwo, będziemy mieli prezentację Ake Dahlquista, z którym mam przyjemność zasiadać w zarządzie Axisu. To jest stowarzyszenie największe na świecie biur kredytowych, w którym skupiamy kilkadziesiąt podmiotów z całego świata. Ake jednocześnie jest członkiem zarządu biura kredytowego ze Szwecji, UCI, a jednocześnie jest doradcą zarządu Asia Castieto Group. W tej chwili to jest jedna grupa kapitałowa, która ma biura kredytowe i działa zarówno w Finlandii i w Szwecji. No i bardzo mocno się rozwija. A jeśli chodzi o te otwarte zasoby danych, no to tak naprawdę no my jeszcze jesteśmy dosyć daleko do tego, co Ake ma do dyspozycji w Szwecji. Jeśli spojrzymy na same porównanie biur kredytowych, no to wygląda to naprawdę dobrze, bo my jesteśmy też całkiem nieźle oprzyrządowani z relacji tego, że mamy wszystkie dane z banków i to jest bardzo porównywalne. Ale jak spojrzymy na całokształt, no to już jest inna bajka. Dziękuję bardzo. Oddaję głos Ake. Ake, floor is yours. Thank you. Hello. How is working? Okay. Thank you very much for inviting me here. I'll try to make this presentation fairly quickly, so if you have any questions, please feel free to contact me on the break afterwards. Here we go, I hope. This is what I would like to talk a little bit about. Just a very brief history of where we come from, where UCI comes from, because I'm going to talk about the Swedish part of this, of our operation. We started back in the 1970s. We developed our rule engines, credit templates in the 1980s. We had a positive file, we call it the credit register, that's basically banking data. It actually appeared after the financial crisis we had in the beginning of the 1990s, where our government told the banks to step up and start to share data to make it possible to make sound credit evaluations. Of course, we have application scoring, behavioral scoring, etc. We are now
2019, a Nordic group. I will talk about the Swedish data today, but we are also in Finland, Norway and Denmark. So to make it very simple, this is very simplified, but you are lenders, and today this is a little bit like I see your today world. Of course, you have a marketing strategy, you have a risk appetite, you have all of that stuff you have to consider. You have tools like the analytics, we talk about buzzwords like AI, etc. You have that kind of support, you can control, you can follow up your credits. Application data, you can build application scoring. You have behavioral data, unstructured data, all of that stuff I will not talk about. That's another story. I will talk about the generic data, the bottom part of my pyramid. That is the kind of data we have in our file today. I don't know where I'm supposed to... here we go. Of course, there are a lot of legislation also at our end in Sweden. We have the Credit Information Act, which is a national law. When UCI was founded in the beginning of the 1970s, they said we need to control this. We have representatives from the data protection authorities. In our board, we have the Financial Inspection Board. We have actually politicians in our board because of the integrity issues to collect all this data in one place. That law has worked very, very well for the last 40 plus years. Of course, we have the GDPR. Everyone has heard about the GDPR. And of course, a lot of other laws, the Bank Secrecy Act, the data protection laws, the local one, fundamental laws, etc. But I will focus on the Credit Information Act because that is what makes the public data available to all of you as lenders in Sweden. Well, you can actually approach this also from Poland if you want to. The Credit Information Act, the one we have had since the 1970s, what does it actually say? Well, the data protection authorities actually gives us a license. Any company can apply for a license to be a Credit Information Bureau in Sweden. But you need to be licensed by the data protection authorities. They also provide us with quite detailed terms of what we can do and cannot do with the data we have. Also for your information that there's no right to opt out of our system. Anyone turning 16 years of age in Sweden will be put in our database automatically. From the day of they turn 16, they are in our database. So we basically have 83% of the total population in our database with positive and or negative information. I once spoke to some people from China a couple of years ago, and they asked me, how many people do you have in your database? And I said, we have 100% of everyone over the age of 16. I said, oh, how impressive, you have 100%. We only have 865 million people in our database. So it was not 100%. But they are all in there, and they are uniquely in there, which I think is very important. However, every time someone draws a credit report from our file, we have to send that person a copy. The mail service has been very happy with our business. Now it's done digitally, of course, but we still send a lot of mails. We also have a lot of obligations. I'm not going to through any details. Someone might say, how can you have that database? Do people consent to be in your database? No, they do not. The Swedish Parliament decided that this law has served us so well as a society. So it's of a national interest. It's of the public interest to keep this law. So according to Article 6E in the GDPR, it is of public interest to keep this National Credit Information Act. So we can actually keep doing this in combination with the GDPR. So, we talked about Generation C. I don't know what kind of generation we talk about, the 18th century, probably some other generation, but this is actually a fact, and this is, I think, probably a little bit Swedish. The government decided, actually, back in the 18th century, that any information that the public, that is held by the government and authorities, has to be public, because it's our data. It's the citizens of Sweden's data that is held by the public authorities. So it should be public. The strange thing is that I can actually call the tax authorities and say, hey, my neighbor,
Well, she's Polish, actually. But anyway, I can say name to my name and say, okay, how much tax did she file last year? And they have to read it to me on the phone. I can go to court and ask to have all the data they have about a certain person. It's in our DNA. It's not a generation C, it's a DNA issue. And this is important to understand when you look at the data we have in our files, actually. And all the authorities can and shall send the data to us as long as we have a license to run the Credit Information Bureau. This is just examples. I'm not going to go through all the details, but these are public authorities that update our files daily, weekly, or monthly with the information that's happening. I like to stay on the enforcement authority because all public and private companies send their claims. If people are not paying, it's sent to the bailiffs. The bailiffs are actually trying to get the money paid. If not, they register a payment default. It could be 40, 50 different payment defaults. It could be anything from a parking fee that you haven't paid or a mortgage you haven't paid. They also send us the amount in debt. If it's repaid, they send us that information. If it's not repaid, they send us that information. We keep that data for 3 years if the debt is paid, or if the debt is not paid, as long as the debt is not paid. We have that information in our file. And then we have a lot of other sources also. In total, we use about 20 public authorities, 65 district courts. Yeah, you can see it. I can talk about this for a couple of hours, but you're not interested in that. But this is actually what we have. So what are the basic data we have in our file? As I said, 83% of the population is in there. What is very important is that we have a unique personal ID number. So we can always identify the individual persons. And all the public sources have the same number. So we have no problems with identification. Of course, we have the assessed income, which of course, well, it's not of course, but the tax authorities send us every year all the tax files for 7.5 million people in Sweden. Anyone who has an income will be sent to us. So we have that information. Real property data, if they own a house, etc., it's in our file. You can see there's a lot of things that they provide us with. You can actually see it in our website. It's in English if you want to. So, then we have also, come on. Well. it's over there somewhere. What I call a credit file, it's actually bank data. So basically all the banks in Sweden. When we started in the 1970s, we have 5 or 6 banks. Now there are, I think, around 140, which is registered by the Finance Inspection Board. But they actually provide us a lot of information, total account of loans, total amount of loans, numbers of debtor companies. Yeah, you can see. This data is coming to us. We are going over to daily reports now, but it has been historically monthly reports. It a little bit depends on the systems of the banks that are providing us the data. It's not always that flexible. But this is actually entered into our files. So I'm over there. The principle of reporting, we have contracts, of course. It's a reciprocity issue. It was actually so that if you have a lender, a bank, having one mortgage loan, you have another having 100,000 mortgage loans. As long as they provide 100% of whatever they have, they can share all the data. That was a big debate in terms of competition. This is how it is, and this is how it's run. And this was stipulated by the Minister of Finance. He said, now you have to take your responsibility to share the data. And it's actually been working very well. Well, at least from a competition point of view. We have about 100% of all the mortgage loans in our file and about 95% of all other loans in our file. And we also register, for example, latest inquiries. How credit active is a person? All this data can be used for good and for bad. It also provides opportunities. But of course, if you're a lender, you want to approach people who needs credit, who's credit active. You also need to take a responsible lending perspective of things. So there's a lot of data in there. So why do we do this? Why did Sweden end up with this system? How come we have all this data?
And basically, if you look at it from a borrower point of view, what does it actually provide to the borrowers? Well, it actually increases access to credit. The more uncertainty you have, the less credits you would like to grant. The more uncertainty you have, the higher interest rates you have to charge. So it has actually improved the access to credit. The terms have been better than before. It's actually a fair treatment. We know exactly who we are judging. It's not just because you live in some certain area, if you have a certain color of your hair, or like in China, if you have curtains in your windows, you're approved, or there's a car on the parkway. You're judged out of the data you actually have. Avoid over-indebtedness, very, very important. Fraud prevention and transparency. This is the kind of the key things that we, the borrowers, have to gain from this system. The lender, like most of you, risk control, risk price-based solutions, responsible lending, of course, secure identification, fraud prevention, effective and modern systems, solutions. You can build all that when you have accurate, correct, and up-to-date data from the beginning. And of course, it could increase access to credit for borrowers if you use the data in a good way. From a society perspective, financial inclusion, supported GDP growth. I think if you look at the countries that has the highest amount of loans compared to the GDP, I think it's Sweden, Denmark, Cyprus, and the Netherlands, I think. And still, compared to the over-indebtedness ratios, it's a very, very interesting combinations. And of course, also, we have the other part, supporting regulatory and policymakers, information and education. So I'm not going to through all the questions about integrity and secret and security and that stuff. If someone asks a question, I will for sure comment on that one too. But this is the flavor of what we are doing in Sweden and how the Swedish Credit Information Act works and the data we have. And I am on time, I guess. Yeah, fairly much on time. So please. Thank you very much, Ake. It was very interesting presentation. Chciałbym teraz zaprosić naszych panelistów. Wymienię państwa w kolejności alfabetycznej, żeby nikogo nie urazić. Profesor Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Zapraszamy. Ake Dahlquist, już omówiłem o Ake. Dr Maciej Kawecki, dziekan z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Zapraszamy. Piotr Mazur, wiceprezes zarządu PKO Bank Polski. Pan minister Karol Okoński, sekretarz stanu z Ministerstwa Cyfryzacji. Pani Małgorzata Ślepowrońska, prezes zarządu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Przywitajmy państwa brawami. Ups. No dobrze, ja chciałbym zacząć, drodzy państwo, od tego, znaczy może od pytania do pana prezesa Mazura. Jak pan prezes widzi tę możliwość wykorzystania tych różnych danych i co by pan zrobił, gdyby pan miał dostęp do tylu danych publicznych jak w Szwecji na przykład, a może potrzebuje pan czegoś jeszcze, żeby można było więcej dobrych kredytów i bezpiecznych dawać? Ja może zacznę od tego, że parę dni temu ogłosiliśmy aktualizację naszej strategii PKO Banku Polskiego i tam użyliśmy pewnej kwoty, którą chciałbym, żeby jakby była zapamiętana. Otóż po 9 miesiącach sektor bankowy w Polsce stracił 7 miliardów złotych. I ja myślę, że do końca roku straci kolejne 2 miliardy złotych, czyli będziemy mieli ponad 9 miliardów strat właśnie z powodu tego, że nie potrafimy dobrze ocenić ryzyka i to stanowi około 60% wyniku netto całego sektora bankowego. Wyobraźmy sobie, że siedzimy sobie dzisiaj i rozmawiamy na temat właśnie dostępu do informacji i przepalamy kolejne 40 milionów złotych. Te 40 milionów złotych to jest, myślę, na tym stoliku
nie potrafilibyśmy ułożyć, ponieważ nam by się ta kwota po prostu rozsypała. A my dzisiaj bierzemy i tak naprawdę wszyscy razem tutaj lejemy benzynę i podpalamy tą kwotę. Więc pierwszą rzeczą, którą ja bym zrobił, gdybyśmy mieli dostęp do większych zasobów informacji, to bym wydzielił, myślę, istotną część tej kwoty, przeznaczył jakąś część do Skarbu Państwa, ponieważ od tej części zapłacilibyśmy podatek. Drugą część przekazałbym klientom, no bo w Polsce system bankowy jest bardzo konkurencyjny i wiadomo, że jeśli byśmy mieli 60% wyniku netto, to część tych środków poszłaby do klientów, a pozostała część poszłaby do naszych akcjonariuszy, więc to na pewno moglibyśmy zrobić. Co moglibyśmy zrobić dla klientów, to ja myślę, że chyba nie musimy jako sektor przekonywać, no bo wystarczy, że wyciągnę najlepszą aplikację na świecie i widać, że wystarczy 7 pól, żeby można było dać kredyt klientowi, którego znamy. Gdybyśmy mieli ogólnie dostępne dane wszystkich klientów, moglibyśmy robić to samo dla każdego klienta, niezależnie od tego, czy jest naszym klientem, czy nie. Powiem więcej, moglibyśmy zredukować liczbę tych pól do jednego, czyli ile potrzebuje. I myślę, że w skrócie można było powiedzieć, to jest to, co moglibyśmy zrobić. Jeśli jestem już przy głosie, to też chciałbym powiedzieć, że ktoś pewnie może powiedzieć, no ale o co ci właściwie chodzi? No przecież nie wiem, dane z ZUS-u, klient może już te dane pobrać, z Urzędu Skarbowego również. Tak, ale jakby cały klucz tkwi w tym, że różnica pomiędzy formą, którą może dzisiaj klient pobrać, a to, co było kilka lat temu, to jest, że kilka lat temu mógł wziąć fizycznie papierowe zaświadczenie, a dzisiaj być może w formie PDF-a. Problem jest z tym, żeby za zgodą klienta, żeby można było mieć automatyczny dostęp, ponieważ tu jest tak naprawdę przewaga, ponieważ za chwilę wszyscy z nas będziemy wydawać setki milionów złotych po to, żeby te PDF-y w jakiś sposób zaimplementować do naszych systemów informatycznych. Dziękuję bardzo. I trochę inne pytanie do pani prezes Ślepowrońskiej w kontekście rynku ubezpieczeniowego. Co tam się dzieje właśnie w ubezpieczeniach, jeśli chodzi o dane, które państwo macie i wykorzystujecie do oceny ryzyka kredytowego jako sektor ubezpieczeniowy w całości? Witam Państwa. Proszę Państwa, ja podam taki drobny przykład UFG, bo jak przyszłam tam parę lat temu do pracy, to było 15 tysięcy zapytań papierowych. Tak? I prawnie nic się nie zmieniło. Udostępniliśmy te dane elektronicznie i udostępniliśmy je elektronicznie zarówno klientom, jak i wszystkim instytucjom ustawowo upoważnionym, tak? Ponieważ działamy na mocy ustawy. I jak Państwo myślą, ile przez te parę lat jest zapytań w tej chwili? To jest 3 miliardy zapytań. 3 miliardy zapytań, które nam mówi o tym, jakie jest zapotrzebowanie na informacje. I jeżeli chodzi o ubezpieczenia, to są takie case'y, one nie są tylko oczywiście ogólnonarodowe, nie dotyczą tylko Europy, tylko świata. Jest bardzo różne podejście do tych tematów. Czyli pierwsza kwestia to, jak klient przychodzi zawrzeć ubezpieczenie, to deklaruje pewne dane, tak? No i są takie rodzaje ubezpieczeń, jak na przykład ubezpieczenia życiowe, gdzie w Polsce wygląda to bardzo słabo, bo taki ubezpieczyciel nie ma specjalnie możliwości zweryfikowania tych danych, tak? Zupełnie inaczej wygląda to w ubezpieczeniach komunikacyjnych, bo w ubezpieczeniach komunikacyjnych w UFG już jest baza ubezpieczeń komunikacyjnych, ona jest obowiązkowa i posiada wszystkie niezbędne informacje, by ten ubezpieczyciel zweryfikował, czy ten klient mówi prawdę. W Polsce nie były prowadzone takie badania, natomiast Wielka Brytania chyba w 2015 roku prowadziła takie badania, co klienci w tych deklaracjach przedstawiają, czyli czy mijają się z prawdą, czy nie. No i około 13% z tą prawdą się mijało, czyli zaniżało ilość szkód, ale dla mnie bardziej szokujące było to, że 7% zawyżało tę liczbę szkód, czyli nie pamiętało, jak wyglądała prawda. Tak, w Polsce dzisiaj można to zweryfikować, w Wielkiej Brytanii wtedy doszacowanie polisy było tak mniej więcej 15 funtów, ze względu na to, że ta historia
nie była potwierdzona. No i druga kwestia to jest jakby poziom precyzyjnego określenia ryzyka na klienta, tak? I tutaj powinny być brane bardzo różne dane pod uwagę. W Polsce to jest stosunkowo niewiele tych danych brane pod uwagę, jeżeli chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne, a na świecie wygląda to bardzo różnie. My tutaj z prezesem Cholewą na przykład przetarliśmy takie szlaki sprawdzenia, jak wygląda w Polsce relacja między scoringiem ubezpieczeniowym i scoringiem kredytowym i wygląda tak jak na całym świecie, czyli ta zależność jest. Krótko rzecz ujmując, jeżeli jesteś porządny w ubezpieczeniach, to jesteś również porządny w bankach i odwrotnie, tak? I na całym świecie ta zależność jest premiowana, tak? Ja na przykład życzyłabym sobie, żeby się zakłady ubezpieczeń w Polsce też pochyliły nad tym tematem, a żeby się mogły nad tym tematem pochylić, muszą mieć dostęp do danych, tak? Także ja bym prosiła, żeby prezes Cholewa włączył się do tej dyskusji, bo tutaj jest jedną komercyjną instytucją, więc jeżeli mówimy o komercjalizacji tych danych, ja jestem non-profit, tak? Także ja na tym nie zarabiam, tak? A co nam da bardziej precyzyjne szacowanie ryzyka? Osoby, które nie generują takiego ryzyka na drodze, jak inne, powinny płacić mniejsze ubezpieczenie, tak? Nie ustalam tych cen, dlatego mówię, powinny płacić. Nie? Podobnie jest z punktami karnymi. No, w większości krajów na świecie, w Stanach Zjednoczonych skrajnie, brane są te wartości pod uwagę, tak? Czyli tam masz zwyżkę ubezpieczenia, jeżeli masz punkty karne, w szczególności za brawurową jazdę, tak? Natomiast w Polsce jeszcze teraz nie udało nam się zrobić badania. Pracujemy nad tym, wystąpiliśmy do ministerstwa, które za to odpowiada, żeby przeprowadzić takie badanie, czy w Polsce również jest zależność pomiędzy ilością punktów karnych a szkodowością. I jeżeli by tak było, i prawnie byłoby dopuszczone skorzystanie z takich danych, to ja chciałabym, żeby była przy tej redukcji asymetrii informacji możliwość zysku i dla klienta, i dla zakładu ubezpieczeń. I to nie jest proste. Mało krajów sobie z tym poradziło, ale na przykład Irlandia poradziła sobie świetnie, bo pan minister, który wydał zgodę na taki dostęp do zakładów ubezpieczeń, zastrzegł sobie możliwość kontroli, czy rzeczywiście osoby jeżdżące bezpiecznie mają odpowiednią wielkość zniżki w ubezpieczeniu. I to by było bardzo fajne. Fajna też by była wymiana międzysektorowa, jeżeli chodzi o działalność antyprzestępczą. Dzisiaj w Polsce nie ma takiej możliwości. Mówimy o tym od paru lat. UFG zrobiło takie badanie, ponieważ mamy dużą bazę ubezpieczeń komunikacyjnych, natomiast majątkowe, pozakomunikacyjne i życiowe są nieobowiązkowe. Natomiast zakłady zasiliły nas takimi danymi. I zrobiliśmy pilota, który powiedział nam, że... No, czego należało się spodziewać. Fraudsterzy powtarzają się we wszystkich rodzajach ubezpieczeń. Domniemam, że pewnie odnalazłabym ich również w BIK-u, tak? Więc tutaj przynajmniej w tym sektorze, w sektorze finansowym ta wymiana międzysektorowa w obszarze działalności antyprzestępczej jest niezbędna, tak? Uważam, że powinniśmy po prostu te kwestie prawnie usankcjonować, tak? Więc jeżeli chodzi o ubezpieczenia, to bardzo przyziemnie podchodząc do tematu, tak, to pan profesor wysokopoziomowo, natomiast ja bym bardzo chciała wiedzieć, czy w Polsce jest zależność między szkodowością a liczbą punktów karnych, liczbą wykroczeń. Nie wiem, czy powinniśmy iść tak szeroko jak w Stanach Zjednoczonych, bo na drugiej pozycji wyobraźcie sobie, że jeżeli chodzi o zwyżkę w ubezpieczeniu, to jest wiek i stan cywilny. Czyli jeżeli mamy usankcjonowany prawnie związek, jeździmy bezpiecznie. Nie wiem, czy tak jest w Polsce, nie sprawdzałam tego, ale myślę, że w trend byśmy się wpisywali. Tak. Ale też bardzo precyzyjnie są badane pewne kwestie, na przykład odległość od hydrantu w przypadku mieszkania, tak? Odległość od najbliższego szpitala. Średnia kwota w warsztacie samochodowym za likwidację, tak? Więc... Tam z kolei jest to usankcjonowane prawnie i jest bardzo szeroki dostęp do danych. Bardzo szeroki, także na przykład licencjonowani detektywi też mają dostęp do tych danych. Tak? No to jest trochę inna kultura, w takiej wyrośliśmy. Prawdopodobnie mój dziadek był Amerykaninem, więc gdybym tam zamieszkała w wieku 5 lat, nie robiłoby to na mnie wrażenia, tak? Na Polakach.
telemetria, tak, czyli to, że online śledzą nasze, znaczy miałabym z tym duży problem, gdybym miała telemetrię w swoim aucie, muszę powiedzieć, ale jest znacznie mniejszy poziom otwartości. Natomiast jeżeli chodzi o wykorzystanie tych danych, to ja też bym bardzo uważała, podchodziła do tego ostrożnie, bo jeżeli zbyt szeroki jest dostęp do tych danych, to potem kraje, i są już takie kraje, w Stanach Zjednoczonych też się mówi o pewnych wypaczeniach, są już książki, broń matematycznej zakłady, polecam, na temat wypaczenia tego systemu. A ja powiem na swoim przykładzie, ja rocznie kupuję dosyć dużo spirytusu, płacę za niego kartą. Więc prawdopodobnie gdyby ktoś, na przykład taki Mariusz, sprawdził to na tej mojej karcie, to byłabym mało rokującym alkoholikiem. Nie? Ja alkoholu nie piję w ogóle, natomiast robię nalewki, które szeroko rozdaję. Także gdyby ktoś taki prosty wniosek wyciągnął, tak, ile ja rocznie kupuję spirytusu, wiem, że w niektórych krajach skandynawskich, nie, może Ake potwierdzi, znaczy te dane są wykorzystywane, tak, i mogłabym dostać z jakiegoś urzędu pozdrowienia, to tutaj takie wnioski byłyby błędne. I na tym bym zakończyła moją wypowiedź, natomiast no, należy podchodzić do tego ostrożnie. Może jeszcze zanim minister Okoński się wypowie, to ja powiem, że jest mega zmiana w Polsce, nie wiem, czy sektor bankowy ją dostrzega, w otwarciu rejestrów. Także tutaj wielkie brawa, bo to jest przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji, a nie bijecie brawa, a naprawdę zmiana jest wielka. Ja dziękuję. I o tym, o czym pan powiedział, elektroniczna tożsamość, ja się z tym w pełni zgadzam, że ludzie powinni mieć prawo dostępu do rejestrów państwowych i powinni mieć możliwość z czystej wygody udostępnienia tych informacji zarówno bankom, jak i ubezpieczeniom. Więc my pracujemy nad elektroniczną tożsamością ubezpieczeniową, że klient przychodząc do ubezpieczyciela będzie mógł dać dostęp, imię, nazwisko, PESEL, będzie mógł poszerzyć te dane o kontakt i wtedy nie będzie przy każdym ubezpieczeniu musiał robić tego od nowa, tak? Po pierwsze, po drugie dane będą referencyjne, po trzecie będzie wysoka jakość danych i po czwarte tak powinien wyglądać świat, bo po to są te rejestry i po to płaciliśmy na nie. I teraz od paru lat jest zgoda na to, żeby móc z tych rejestrów korzystać z sensem, tak? Nie tylko odczyt, ale również zapis, tak? I one też, obywatel stał się, czy staje się właścicielem tych danych, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Małgosiu, odnośnie tego spirytusu, to my w Polsce rzeczywiście nie robimy takich analiz, nie analizujemy, ale koledzy, nie pamiętam, chyba to w Estonii, pokazywali taką zależność na zdjęciach. Jeżeli są zdjęcia z alkoholem z imprez, to statystycznie taka osoba jest bardziej ryzykowna, więc jeżeli takich zdjęć nie będziesz umieszczać w internecie, to wszystko powinno być okej. Okay. Ja wiem, że nie analizujecie, bo byś mnie nie zaprosił. Nie? Dziękuję bardzo. To może pytanie do pana ministra Okońskiego odnośnie właśnie planów rządu w kontekście dostępu do danych Polaków. Jak on będzie wyglądał, jaki model będzie funkcjonował, czy to będzie dostęp bezpośrednio klienta, czy instytucje finansowe na przykład mogłyby mieć dostęp w sposób taki licencjonowany, nazwijmy to. Tak, proszę państwa, bardzo żałuję, ten czas uciekał, bo to jest w trzech dyskusjach, której pewnie spokojnie można poświęcić parę pewnie godzin albo jakiś warsztat pewnie taki multilateralny z wieloma stronami właśnie, żeby wspólnie wymyślić, co można by zrobić w jakiś optymalny sposób. Ja bym powiedział, bo trzech aspektów związanych z danymi, potem jeszcze o jednym przedsięwzięciu. Więc z perspektywy administracji publicznej ewidentnie jest tak i to na pewno będziemy podtrzymywać, że w momencie, kiedy w przypadku wnioskowania czy załatwienia jakiejkolwiek sprawy przez obywatela wymagane są dane i te dane państwo wcześniej zgromadziło, to powinno mu te dane podstawić, a nie wymagać, żeby on wprowadził je ponownie. I to wszystkich nowych usług, które przygotowujemy, staramy się tak zrobić, że de facto rola klienta i tak jakby takim koronnym przykładem, takim, na który państwo pewnie wiele mogą okazji skorzystać, jest EPIT, usługa EPIT, gdzie de facto otrzymujemy po prostu prewypełniony formularz rozliczenia podatkowego i klikamy, nie wiem, wyślij, tak, czy potwierdź. I to jest na pewno ten model, który i przyspiesza, i podnosi jakość danych, no i po prostu jest też przyjaźniejszy dla obywatela.
I teraz to też jest tylko wtedy możliwe, kiedy te poszczególne rejestry mają zbudowane usługi, z których możemy właśnie, budując kolejną usługę, te dane pobierać. Więc też jest ta praca, która trwa, związana po pierwsze z zbudowaniem usług dla poszczególnych rejestrów, jak również z tym samym też poprawą jakości danych. I to jest ten krok pierwszy i niezbędny. I on, jakby mówię, jest już wykorzystywany w obszarze administracji publicznej. Teraz, jeśli chodzi o sektor komercyjny, zgadzam się, i to jest coś, co jakby na wysokim poziomie nam przyświecało i to jest niezmienne, że faktycznie obywatel powinien mieć możliwość, czy mieć wpływ na to, żeby dzielić się swoimi danymi. Jakby, oczywiście ta jego decyzja jest niezbędna i potrzebna do tego, ale jeśli on te dane i tak w procesie, czy to w administracji, czy w podmiocie, który jakby zbiera te dane dobrowolnie, prawda? Czyli on jakby ich wymaga, ale to, czy obywatel zgodzi się wejść w ten proces, jest jego decyzją, żeby w takim procesie mógł te dane przekazać i faktycznie poprzez odwołanie się do interfejsu, z którego może pobrać dane, później dane instytucje, żeby wpleść usługi publiczne w usługi komercyjne. To jest jakby idea, która też się wzięła w ogóle z budowy modelu też tożsamości cyfrowej w Polsce, gdzie jakby z modelu IDS-owego, czy tej dyrektywy europejskiej, w ogóle wynikało, że jest dostawca tożsamości, dostawca usług, ale ten trzeci to jest dostawca atrybutów. Czyli w tym modelu, który, tu przyznaję, nie jest wdrożony w pełni w tym momencie, kiedy po identyfikacji po wyrażeniu zgody te atrybuty przynależne do mnie mógłbym przekazywać też kolejnym podmiotom, w tym również komercyjnym. Natomiast budzi to pewne obawy co do potencjalnie, nie wiem, czy wycieku danych, czy jakichś nadużyć, więc stąd chcemy te sprawy uregulować bardziej kompleksowo w czymś, co zapowiadał też pan minister Zagórski, czyli w temacie nazwanym kodeksem cyfrowym, który między innymi temat udostępniania danych będzie jedną z kluczowych kwestii, gdzie przede wszystkim chcielibyśmy ułatwić i usprawnić korzystanie z danych również pomiędzy instytucjami, ale tym samym również móc poniekąd scentralizować czy przyspieszyć możliwość właśnie wykorzystywania czy przy budowie usług w administracji, czy przy udostępnieniu danych dla sektora komercyjnego, również pewnych zestawów danych. Które zestawy danych to będą, w jaki sposób, czy jak ograniczone, to będzie przedmiotem dyskusji, który na pewno też tutaj Państwo będą włączeni. I myślę takim elementem, który pozwoliłby pewnie spriorytetyzować te potrzeby, i też pokazać, które dane, które zestawy danych są z perspektywy potrzeb obywatela, klienta najbardziej potrzebne. Jest takie przedsięwzięcie, które uruchomiliśmy, to się nazywa Cyfrowa Piaskownica Administracji, gdzie stworzyliśmy środowisko programistyczne i również taki portal współpracy, gdzie można, pomimo że jeszcze nie ma prawnych podstaw do tego, można swój własny system spiąć z usługami, które albo są rzeczywistymi usługami, albo są symulowanymi usługami stworzonymi na tym testowym środowisku. I poprzez z jednej strony albo zgłoszenie zapotrzebowania, albo wykazanie, że w pewnym procesie biznesowym, czy potwierdzenie też, dana usługa jest może znacząco przyspieszyć, czy poprawić jakość obsługi, czy poprawić bezpieczeństwo, czy też szczelność na przykład systemu. To będą argumenty, i te eksperymentowania tej platformie, to może być jeden z argumentów, które uruchomi bardziej dokładną analizę po naszej stronie z włączeniem odpowiedniego ministerstwa, ale również może też być elementem potwierdzenia jakby po państwa stronie, tak jak mówię, no, które te potrzeby są najpilniejsze, nieważniejsze, i według mnie to będzie bardzo dobry też sygnał, w jakiej kolejności tymi danymi, czy w jakim zakresie danych w pierwszej kolejności się zająć. I trzeci aspekt danych, to chciałem powiedzieć, to jest generalnie w ogóle otwieranie danych jako takie. Otwieranie co do zasady danych nieosobowych bądź danych zanonimizowanych. I tutaj mamy też funkcjonujący już od paru lat program otwierania danych publicznych. Mamy portal jeden, na którym te dane udostępniamy. Też dbając właśnie o to, żeby coraz więcej dostępu tych danych było w postaci interfejsu API.
I poprzez ostatnie 3 lata możemy mówić o faktycznie dramatycznym skoku, bo praktycznie 3 razy wzrosły wszystkie wskaźniki związane czy to z instytucjami, których teraz jest prawie 130, czy z API, których teraz jest prawie 250, czy z danymi, których jest prawie 15 tysięcy, jeśli chodzi o zbiory. I teraz te dane, one same w sobie, oczywiście w procesie indywidualnego klienta, nie odgrywają roli pierwszorzędnej, ale mogą odgrywać jakąś rolę jako kontekst czy uzupełnienie, a na pewno mogą też przysłużyć się do analizy rynku, taką bazą, która na pewno wzbudziła duże zainteresowanie, będzie budzić zainteresowanie. To jest ten obszar właśnie związany z transportem. Baza CEPiK teraz w obszarze pojazdu, zanonimizowana, jest dostępna poprzez API. I można wszelkie możliwe dane czy swoje własne analizy na tej podstawie prowadzić. Są otwierane rejestry z obszaru zdrowia, rejestry z obszaru finansów publicznych i ten proces będzie postępował, bo w ramach programów, które mamy też, i to się zgadza z panem profesorem z wykładu wprowadzającego, niezbędna jest też edukacja obywateli, ale w tym urzędników, co do wartości, co do sposobu udostępniania tych danych. I to się dzieje i to będzie kontynuowane i ten nacisk na edukację, na zdobywanie wiedzy, na też wyczulenie na to właśnie, że z tą myślą te rejestry będą się tworzone od razu z myślą o to, że one będą udostępniane i w jaki sposób, to jest coś, co na pewno w tym najbliższym czasie będzie też nam przyświecać. Natomiast na pewno jak najbardziej jako ministerstwo jesteśmy otwarci, żeby rozmawiać, w jaki sposób właśnie dane publiczne z korzyścią dla obywateli i tym samym też klientów można jak najlepiej wykorzystać. Mogę jeszcze tak króciutko, bo pan minister powiedział o pewnym rejestrze. Pewnie każdy z państwa kupując auto chciałby wiedzieć, ile miało szkód, prawda? Chcielibyście wiedzieć, tak? Jak nie kupujecie auta z salonu. No i nacisk na tę informację był dość duży, natomiast ona niewiele wnosi, tak? Dlatego, że jak widzicie, że była szkoda i ta szkoda była 5 tysięcy, tak? To w starym aucie mogła być zmieniona geometria, a w nowym ktoś urwał lusterka, tak? Więc ta informacja niewiele wnosiła, bym powiedziała, wprowadzała w błąd. Więc w Polsce zostało wprowadzone prawnie takie pojęcie szkody istotnej, przeniesione z rynku brytyjskiego. Czyli to jest szkoda, która miała wpływ na bezpieczeństwo jazdy, poruszania się w ruchu drogowym. Czyli krótko rzecz ujmując, bardzo poważna szkoda na samochodzie. I te informacje, te szkody istotne, i to nie tylko dla właścicieli pojazdów, tak? Czyli całą historię tego auta ministerstwo niebawem udostępni. Tak? UFG już posiada te informacje, natomiast chyba w marcu, tak, planowane jest udostępnienie powszechne. I to jest bardzo ważna informacja, bo to są auta z bardzo poważnymi uszkodzeniami. Oczywiście można je kupować, ale po pierwsze trzeba mieć świadomość, tak, że taka sytuacja miała miejsce. Po drugie pewnie powinny mniej kosztować. Dzisiaj w Polsce to jest duży problem. My w swojej bazie widzimy, jak te auta wyglądają, natomiast dzisiaj nie ma dostępu po prostu do rzetelnej historii tego. Także dla takiego przeciętnego obywatela to będzie według mnie duża wartość i długo żeśmy nad tym pracowali, żeby taka informacja pierwsza była zbierana, tak? A po drugie była dostępna dla wszystkich. Dziękuję. A to takie pytanie pomocnicze, czy to będzie jeszcze można powiązać to z osobą czy z kierowcą? Bo to już tak myślę o tym szkodowości i tego, czy się da to jakoś skorelować z tym, czy ktoś jest bezpieczny. Ja to oczywiście widzę. Okej. No dobrze, to musimy się temu przyjrzeć w tych naszych różnych ćwiczeniach. Też jakiś nowy pomysł się urodził. Pytanie do pana doktora Kaweckiego. Bo z tą dzieleniem się to jest taki zawsze dylemat czasami moralny, ale też nie tylko z punktu widzenia takiej odpowiedzialności. Czyli Kowalski teoretycznie może dać dostęp do wszystkich swoich danych, ale nie jestem pewien, czy zawsze powinien, czy regulator w jakiś sposób powinien ochronić tego Kowalskiego przed samym sobą, bo czasami to zwłaszcza to nowe pokolenie nie ma żadnego problemu z dzieleniem się wszystkimi i później gdzie te dane fruwają i co się z nimi dzieje, to czasami różnie to bywa. Nie wiem, czy mógłby pan coś ten wątek... Witam państwa bardzo serdecznie. Słychać mnie, prawda?
Ja od jakiegoś czasu porównuję dane do młotka i mówię, że z danymi osobowymi to jest jak młotek trochę. W ogóle nie tylko z danymi osobowymi, w ogóle z danymi jest jak z młotkiem. Czyli one mogą zabić jak młotek, ale mogą też pomóc w biciu gwoździa i powieszeniu pięknego obrazu. I my przede wszystkim nie możemy traktować danych jako czegoś, co tylko i wyłącznie zabija i nie możemy chronić nas przed nami samymi i dawać możliwości powieszenia właśnie takiego obrazu. Natomiast ja trochę zmieniłem w ciągu ostatnich 2 miesięcy po moim odejściu z Ministerstwa Cyfryzacji myślenie na temat świadomości Polaków co do ochrony prywatności. Przez cały czas, proszę Państwa, byłem pewien, że w Polsce świadomość jest niska, że Polacy rzeczywiście korzystają z internetu dość nieświadomie, udostępniają bardzo dużo informacji i to prawda, ale nie jest absolutnie tak, że świadomość Polaków co do ochrony prywatności jest niska. Polacy w ciągu ostatnich lat po pierwsze wiedzą, ile ich dane są warte, a po drugie świetnie potrafią dochodzić swojej odpowiedzialności z tytułu naruszenia ich prywatności. Byłem świadkiem przez ostatnie 2 miesiące co najmniej kilku dużych naruszeń z różnych stron, różnych dużych naruszeń prywatności. Każde z tych naruszeń, każde z tych wycieków danych, ono zawsze sprowadzało się do skierowania po 2 tygodniach pozwu zbiorowego do podmiotu. Obywatele fantastycznie się zbierają, gromadzą, powstają strony internetowe. Nie wiem, czy Państwo widzą, co się dzieje teraz z SGGW w Polsce, gdzie powstała cała strona internetowa, na której 70 tysięcy osób w ciągu 8 godzin, 70 tysięcy osób w ciągu 8 godzin podpisało petycję w sprawie związanej z dochodzeniem swojej odpowiedzialności z tytułu naruszenia prywatności. A dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że to pokazuje, z jaką wartością mamy do czynienia. Że mamy nie tylko do czynienia z wartością gospodarczą, ale mówiąc o danych, w rozumieniu danych osobowych, mamy do czynienia z wartością, która może przedsiębiorcę w bardzo prosty sposób dzisiaj zniszczyć, jeżeli nie jest odpowiednio zabezpieczana. Jeżeli taki podmiot, który dopuści się takiego naruszenia, nie będzie w stanie wykazać po pewnym fakcie, że zrobił absolutnie wszystko, co jest możliwe, no ale komputer może wykraść pracownik jego od złej woli, jakby nie ma szczepionki. W związku z tym nie powinniśmy absolutnie chronić nas, że żaden podmiot nie powinien chronić nas przed nami samymi, natomiast powinien chronić zasoby, które ma. Prawda? Czyli zabezpieczać je i wykorzystywać je w sposób, mając pełną świadomość tego, że to jest działanie zgodne z prawem i za zgodą jakby użytkowników. Z takim założeniem dzisiaj, że nie żyjemy już w roku 2017, gdzie dane osobowe mylono z danymi osobistymi, tylko z przekonaniem, gdzie one mają rzeczywiście konkretną wartość ekonomiczną i Polacy są tego świadomi, że one mają konkretną wartość ekonomiczną. Dziękuję bardzo. Znaczy, ja mam troszeczkę inne doświadczenia, bo tak widzę, że nawet z punktu widzenia jakiejś kradzieży tożsamości, czasami to tak naprawdę trudno powiedzieć. Zupełnie inna, kradzież tożsamości jest zupełnie innym zjawiskiem i ono nie wynika z, ale to też jest bardzo dobry przykład. W poniedziałek zapraszam Państwa serdecznie, robię na Uniwersytecie Warszawskim z Komendą Główną Policji debaty na temat kradzieży tożsamości. W ciągu ostatniego roku zgłaszalność wzrosła 18-krotnie. Zgłaszalność naruszeń w oparciu o artykuł 116a kodeksu karnego wzrosła kilkanaście razy w ciągu tylko jednego roku. To też pokazuje, jak policja pokaże te statystyki, to też pokazuje, jak wzrosła świadomość nawet w tym obszarze. Natomiast oczywiście wraz z wzrostem wartości danych rośnie liczba incydentów niezgodnych z prawem i zjawisko kradzieży tożsamości jest jakby tego absolutnym przykładem, ale jest też przykładem tego, że coraz skuteczniej potrafimy zgłaszać i jest przykładem tego, jak sobie nie radzimy z tymi przestępstwami, dlatego, bo wykrywalność cały czas jest na poziomie bardzo, bardzo niskim. Ale czasami nawet są zgody, które dajemy, ściągając aplikacje, czy często współpracujemy z jakimiś fintechami, robimy jakieś doświadczenia i tak, no jak widzę, jaki fintech ma dane i mówi, że ma zgodę na zasadzie ściągnięcia aplikacji, to ja, to jest nas too far, jeśli chodzi o etyczną część i my nie będziemy robili nic wspólnie, więc
nie wiem w którym momencie, tak samo jak dostęp do danych publicznych. No, taka instytucja, jaką my jesteśmy, zaufania publicznego, to pewnie mogłaby mieć dostęp do różnych danych z punktu widzenia standardów, ale czy to powinno być wszędzie dla wszystkich dostępne? To tutaj mam my też dla bezpieczeństwa debaty publicznej nie powinniśmy nigdy zestawiać debaty o danych publicznych z debatą o danych osobowych. Dlatego, bo w momencie, kiedy stawiamy znak równości, czyli razem rozmawiamy na te tematy, to przeciętny Kowalski jest przeciwny danym publicznym. Dlaczego? Dlatego, bo w jego percepcji wiąże się to z udostępnianiem danych na jego temat, a istotą danych publicznych jest przekazywanie danych surowych, które mają charakter co do zasady nieosobowy. Dziękuję bardzo. Pytanie do Ake. Ake, can we switch into English for a while? Ake? Hi? Once again, please. Yeah, can we speak English for a while, yeah? Yeah, that's fine. Yeah, okay, so could you tell us more about your experience in the implementation of the open data? Because there are some pros and cons, of course. And the sentence you mentioned that the all info maintained by the government and the authorities are public. So it really impressed me. I think one of the, I'll try to keep it short, but there are a few words that could be called buzzwords, but still are extremely important. Trust, transparency, security. I mean, you really need to be transparent with all the key stakeholders when you work with data and when you work with public data. So no black boxes. Also explain how this will benefit the citizens of your country. I think basically all data held by a government or a public body about citizens belongs to the citizens and should be used to the benefit of the citizens. But of course you need to respect these critical things in terms of trust, transparency and security, which is really a key issue. I see that you have other topics on the agenda for today about security, for instance. Very, very important when handling large amounts of data. It may be misused, but this is really, really important to grow the society and to grow the economy to the benefit of the citizens. So I think to have a good dialogue, especially with all the key stakeholders, is essential. Otherwise, it will be very difficult to get hold of public data. People don't understand why and for what purpose you actually use it. So we have spent, or I have spent a lot of time meeting with public authorities, having a dialogue with politicians, trying to explain why we would do it. It's not because of benefiting a credit information bureau. We can sell any data we have, but the better data we have, the more benefit for the consumer, for sure, and for the lenders. So it's, I think it's critical from that perspective. And actually, transparency, I can't say that word enough. I think it's very, very important. Did that answer your question? To some extent, yes. Ponieważ jesteśmy już po czasie, ale chciałbym, żebyśmy tak jakoś jedno krótkie pytanie, żeby każdy jeszcze mógł się wypowiedzieć. Zacznijmy od pana profesora. Czy jest coś, co powinniśmy zrobić w kraju, aby otwarte zasoby danych lepiej służyły obywatelom, ale też i krajowi, i gospodarce? To, co przedmówca powiedział. Trust, transparent and security. Trust. My nie mamy zaufania do instytucji państwa wynikających z naszej historii. W związku z tym musimy dużo zrobić w zakresie zaufania. Trust. Transparency. Kilkanaście lat temu, w 2005 roku, przyjęto ustawę o informatyzacji państwa i w ten czas mocno dyskutowaliśmy na temat integracji rejestrów państwa. Państwo przed chwilą aplaudowaliście integrację rejestrów. Rejestry powstawały w oparciu o normy przewidujące zarządzanie jednym rejestrem, a nie integracją. W związku z tym konsekwencje w momencie, kiedy tworzono podstawy prawne do zarządzania i tworzenia rejestrów, nie przewidywały tej integracji. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że bez integracji nie ma przyszłości w zakresie przetwarzania danych. Natomiast nie jestem przekonany, czy wszystkie konsekwencje integracji zostały przewidziane. W związku z tym, proszę Państwa, ta droga, którą
dopina to, to ostatni punkt, to było security. No i to security jest na dobrą sprawę historią tego, w jaki sposób security nie jest zapewniane. Kolejne instytucje zarządzające wielkimi zasobami danych mają problem z bezpieczeństwem. Ostatni incydent, o którym pan mecenas był uprzejmy powiedzieć, uczelnia w Warszawie spowodowała to, że te tysiące osób zjednoczyły się, żeby dbać o swoje bezpieczeństwo. I entuzjazm pana mecenasa był bardzo duży, mówiąc, że coraz więcej osób zaczyna dochodzić swoich praw, ale między dochodzeniem swoich praw a doprowadzeniem do satysfakcjonującego wyniku, który prowadzi do ukarania, jest bardzo daleka droga. W związku z tym to security będzie czymś, w co uwierzymy, jeżeli będziemy mieli skuteczne instrumenty państwa chroniące naszą prywatność. Mogę tylko powtórzyć to, co już od kilkunastu lat wielcy IT mówią. Nie chcesz, żeby naruszono twoją prywatność, zachowuj się tak, żebyś nie musiał się tego wstydzić. Dziękuję bardzo. To może po kolei, tak, jeśli pan doktor mógłby trzy słowa również na to samo pytanie wszyscy. Jakbym mógł poprosić tylko o jego powtórzenie. Co powinniśmy zrobić w Polsce, aby otwarte zasoby danych lepiej służyły obywatelom, każdemu z nas, ale też i gospodarce? Po pierwsze, rzeczywiście inwestować w to, co robi Ministerstwo Cyfryzacji, czyli inwestować w otwieranie danych, dlatego, bo ich wartość jest gigantyczna i mówi się, że wpływ na gospodarkę danych otwartych jest dużo wyższy i na PKB niż tych takich płatnych, czyli tych dostęp jest ograniczony bądź w ogóle nie ma dostępu. I powinniśmy przede wszystkim, bo jest jedno jedyne ryzyko związane z otwieraniem danych, to znaczy ryzyko negatywnego wpływu otwierania danych na gospodarkę, na przedsiębiorstwa, czyli to, na czym dzisiaj się zarabiało, jest takich bardzo dużo przedsiębiorców, no, na tym oni już nie mogą zarabiać, bo to już nie jest dobre ekskluzywne, bo jest powszechnie dostępne. Więc żeby uniknąć tego typu ryzyka, budować takie poczucie świadomości, że po pierwsze wykorzystanie danych publicznie dostępnych jest bardzo wartościowe dla gospodarki, bo pozwala przewidzieć, pozwala przewidywać, a najważniejsze umiejętność jakby prowadzenia biznesu jest umiejętność przewidywania pewnych trendów, a więc zbudowywania takiego myślenia o otwartych danych przez obywateli jako właśnie o takie maszynki do przewidywania. I po drugie, to co zgadzam się w 100% z panem profesorem, to jest budowanie poczucia bezpieczeństwa. To znaczy, że to są informacje, które powinny być publiczne. To są informacje surowe, którymi administracja publiczna dzieli się po to, żeby pokazać, jak jest transparentna. Jakby moim zdaniem kolektyw tych dwóch podejść rzeczywiście poskutkuje tym, że one będą wykorzystywane rzeczy na szeroką skalę. No bo jakbyśmy dzisiaj porozmawiali znów, odwołuje się do takiego Kowalskiego i zapytali go, co to są otwarte dane, no to nikt tego nie wie, prawda? Nie istnieje taki termin w ogóle w powszechnym rozumieniu. Otwarte dane to od razu kojarzy mu się z czymś negatywnym. Chodzi o to, żeby mu się najpierw zaczęło to kojarzyć pozytywnie, a potem, żeby wiedział, co zrobić, żeby jeszcze mógł móc na tym zarobić. Dziękuję bardzo. Ja może trochę spoza bankowości. Ostatnio miałem taki przypadek, że musiałem wynająć mieszkanie w Wielkiej Brytanii i przeszedłem dosłownie ścieżkę zdrowia i ktoś, kto narzeka na przykład na procedury bankowe, niech spróbuje wynająć mieszkanie w Wielkiej Brytanii, zobaczy, ile dokumentów różnych trzeba przygotować, przetłumaczyć. I pomyślałem sobie wtedy, kurczę, no przecież jestem porządnym człowiekiem, płacę podatki, mam stałą pracę, segreguję śmieci, naprawdę jestem fajnym gościem, czemu nie mogę, nie wiem, kliknąć jednego boksa i taką informację udostępnić. Chciałbym to zrobić, ale nie mam takiej możliwości. A wydaje się, że jakby wszystko mamy, brakuje nam tylko chęci. Widzę tutaj Piotrka Alickiego na sali, który stworzył fajną technologię blockchainową. Czemu każdy z nas nie mógł mieć takiej elektronicznej szafy, w której miałby wszystkie niezbędne dokumenty, zaczynając właśnie od zeznań podatkowych,
informacje na temat aktów notarialnych, różnych płatności, żeby mieć porządek i żeby mógł decydować, które z tych elementów komu chce udostępnić. Zobaczcie, jaki świat byłby wtedy piękny, bezproblemowy i ile mielibyśmy dużo więcej my, jako klienci, czasu na inne przyjemności, a nie na kompletowanie różnych dokumentów. I jeszcze raz zachęcam do tego i chcę jakby wskazać na ten mój stolik, gdzie leży 40 milionów złotych i my codziennie palimy te pieniądze, żebyśmy no, przestali już o tym rozmawiać i coś konkretnego zrobili. I tak jak na przykład na kongresie finansowym w Sopocie rozmawialiśmy na temat tego, jak system bankowy może wspomóc regulatora, żeby wiedział więcej. I to udało się zrobić. Dzięki BIK-owi Komisja Nadzoru Finansowego będzie miała dostęp do informacji właśnie z BIK-u. To zróbmy również coś w drugą stronę. I no, ponieważ ja lubię takie rzeczy praktyczne, to żebyśmy za rok mogli się spotkać i na przykład, żeby w BIK-u również można było uzyskać prostą informację na temat dochodu i czy klient płaci, czy firma płaci ZUS. Takie dwie proste informacje, moim zdaniem, zdecydowanie z tego z tych 40 milionów złotych moglibyśmy sporo zaoszczędzić i się tym podzielić. Panie prezesie, pańska wizja jest super. Klik przekazuje informacje o sobie. Klik. Zgłosiłem donos na siebie. Jak nie zrobię kliku, to też jest donos. W związku z tym może lepszy jest dla normalnych śmiertelników, którzy mają rzeczy do ujawnienia i do ukrycia. Jest taki świat, który dzisiaj mamy. Dziękuję bardzo. Co do tego, tej dwustronności kanałów, czyli przekazywania danych do administracji w drugą stronę, to rzeczywiście jest fajny pomysł i to sporo możemy na tym zrobić, ale administracja też mega na tym skorzysta. No ja sobie wyobrażam, jeżeli ktoś ma zaległości jakieś ZUS-owskie, podatkowe, jeżeli ta informacja byłaby dostępna przez nas dla całego sektora, no to taka osoba miałaby gigantyczną motywację, żeby regulować po prostu na czas wszystkie zobowiązania, które nie są na czas regulowane właśnie na przykład w ZUS-ie czy w Urzędzie Skarbowym. To jest po prostu win-win dla wszystkich i dla panie ministrze także. Tak, ja bym też był za tym, żeby jednak w naszej dyskusji w przestrzeni publicznej jednak rozgraniczać właśnie dane osobowe i otwarte dane, bo jakby ta zbitka, ja tu się zgadzam z panem doktorem Kaweckim, jest czasami bywa niebezpieczna właśnie w kontekście właśnie tego no niestety wrodzonego naszego braku zaufania, które nie wiem, może za kilka pokoleń minie, ale no na razie trwa na pewno. Więc z perspektywy danych osobowych, dostępu danych osobowych, ta wizja, którą tutaj pan prezes przedstawił, myślę, że ona jest generalnie czymś, do czego byśmy chcieli dążyć, oczywiście z mocnym powiązaniem z silną cyfrową tożsamością, tak? Bo to, że my tym jednym klikiem jesteśmy w stanie uruchomić całą serię, potem znaczy spowodować całą serię konsekwencji, no musi być musimy maksymalnie zminimalizować to ryzyko, że tego klika nie robi ktoś inny niż my, prawda? Zamiast nas niestety przekraczając właśnie te uprawnienia. Więc według mnie, znaczy na pewno w tą stronę będziemy dążyli. Z drugiej strony właśnie prawdopodobnie w powiązaniu z jakimiś dodatkowymi zabezpieczeniami czy mechanizmami, które pozwolą właśnie takich sytuacji kryminalnych unikać. No co odnośnie samych otwartych danych, obecnie jest ta przyjęta niedawno dyrektywa europejska właśnie o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora informacji publicznych, zwana dyrektywa PSI. Jako dyrektywa wymaga wdrożenia do polskiego prawa. My ten czas mamy do połowy 2021. No i na pewno w ramach tego wdrażania tych przepisów chcemy też właśnie taką zasadę wdrożyć, jakby wzmocnić, która może by sprowadzić do tego stwierdzenia, że as open as possible i as closed as necessary, czyli co do zasady domyślnie otwieramy, a potem zastanawiamy się, w którym momencie się wycofać, jeśli to mogło być z jakichś przyczyn niebezpieczne. I tutaj w ramach tej samej dyrektywy, ale też tego, jak chcemy implementować w Polsce, też widzimy, i to pewnie będzie jakiś tam element dyskusji też z rynkiem, ale sama dyrektywa przewiduje coś takiego jak zbiory wysokiej wartości,
które niekoniecznie są zbiorami należącymi do państwa, ale z racji swojej charakterystyki, bo są dane związane właśnie z transportem, z meteorologią, z ochroną środowiska, te dane, pomimo że gromadzone przez przedsiębiorstwa komercyjne, też miały być udostępnione właśnie jako otwarte dane, dlatego że ich wartość dla gospodarki i dla dobra ogólnego jest na tyle duża, że powinniśmy umożliwić jakby skorzystanie z nich wszystkim innym podmiotom, ale również dlatego, że na nich właśnie można budować dodatkowe zastosowania, aplikacje, w tym właśnie poprzez łączenie danych i wykorzystanie już, jakby gdzie stopień wykorzystania jest tylko ograniczony już kreatywnością użytkowników. Więc chcemy taką możliwość właśnie w tą pójście w stronę większej szansy korzystania z danych w sektorze komercyjnym w jednym i drugim przypadku, czyli i danych osobowych, i danych nieosobowych. Na pewno w tym drugim przypadku to jest to bezdyskusyjne i w zakresie jak najszerszym, jak to tylko możliwe. Dziękuję bardzo. Pani prezes. Ja słuchajcie, wrócę jeszcze do bezpieczeństwa, bo nie wiem, czy czytaliście Snowdena, tę pamięć nieulotną, dosyć nudne to jest generalnie, jak ktoś już długo zajmuje się danymi, ale on pisze ciekawą taką kwestię, że technologie nie mają moralności, nie składały przysięgi Hipokratesa, w zasadzie przyświeca im tylko jedna myśl, czy się da. Więc ja akurat, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w sieci, to uważam, że zawsze jest to kwestia czasu i pieniędzy. Zresztą facet mieszka już kilka lat w Rosji i też jest przykładem tego, że się da, tak? Żyje, tak, tak. Znaczy już tam nie chcę rozwijać tego tematu, ale tak to wygląda. Więc na pewno to jest bardzo ważna kwestia, bardzo ważna. Wydaje mi się, że zresztą ta przestępczość po prostu do sieci się przenosi, bo tam jest wartość, tam są pieniądze. No i pewnie tam wysadzanie bankomatów się jeszcze zdarza, ale pewnie jakbyśmy tam popatrzyli skalą, to ci przestępcy chyba się przenieśli trochę w inne sfery. Nie unikniemy tego, tak? Nie unikniemy. Ja bym w ogóle nie chciała tego unikać i nie chciałabym jakby rezygnować z tego rozwoju, tak? Z powodu tego strachu, bo strach trzeba oswajać. Natomiast te rzeczy po prostu będą się zdarzały, tak? Będą się zdarzały. Pewnie każdy z nas, każda instytucja duże środki na to przeznacza, żeby nas to nie dotknęło i to jest nieustanny wyścig. Natomiast jest to bardzo trudne. Ja generalnie budowałabym systemy pozytywne, tak? Pozytywne, czyli oparte na wiedzy, nie wydaje nam się, tylko sprawdzamy. Tutaj jak współpracujemy z BIK-iem, to najpierw sprawdziliśmy na przykład, czy ta zależność pomiędzy scoringami w Polsce jest. W przypadku punktów karnych, czy generalnie wykroczeń, też idziemy w tym kierunku, żeby najpierw zbadać taką zależność. I druga ważna kwestia, dzielmy się wartością, tak? Czyli żaden z nas nie chciałby się czuć oszukany, tak? Czyli jeżeli jestem porządny, jeżeli prowadzę bezpiecznie, powinienem mniej płacić, tak? Zakładam, że w bankach, jeżeli mam dobry scoring, bo ja na przykład mam dobry scoring w banku, ale nie wiem, co to dla mnie znaczy tak konkretnie. Znaczy, ile bym straciła, jakbym miała zły, nie? Może opłaca mi się, albo tam niewiele mnie to kosztuje, żeby być zły, nie? Nie pytałam Mariusza, prawdę mówiąc, może bym się dowiedziała. I teraz na przykład, mogę jeszcze chwilę, bo mam ważny jeszcze jeden projekt, chcemy właśnie w ubezpieczeniach uruchomić taki projekt, bo wydaje mi się, że w ubezpieczeniach ta wiedza też jest nieduża, co ma wpływ na tą naszą składkę, tak, czyli za co my płacimy. No dzisiaj płacimy też za tych nieuczciwych, tak, i chcemy uruchomić taki projekt scoringu ubezpieczeniowego, ale taki bardzo jasny, tak, żeby powiedział klientowi, że dzisiaj twój scoring jest taki, ale jak zrobisz to, to twój scoring będzie tak wyglądał, a jak zrobisz to, to twój scoring będzie wyglądał inaczej, łącznie z takim kalkulatorem, który będzie pozwalał podstawiać takie wirtualne dane, żeby zagwarantować taką transparentność, tak? No a dalej to wydaje mi się, bo tych zakładów jest 70 w Polsce, które świadczą takie usługi, to już konkurencja powinna zrobić resztę, tak, jeżeli będziemy mieli dostęp do takich danych.
systemy pozytywne, transparentne i dzielmy się wartością, jeżeli ona jest. No, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie do Ake. The same question for you, you, Ake. A few recommendations for Poland. What should we do? I think you should actually... I think you have a great opportunity to use the government and public data. I think you, someone mentioned sandboxing, someone mentioned actually proving things. I think you should, together with the public and the private sector, talk about how you can actually achieve these benefits for the consumers. It has to be transparent. It has to be done in a correct way to create trust, because I think it's very important that the citizens believe in what you do. But I think someone mentioned just sandboxing and looking at it together with the universities and the people who can actually do the math. I think you can actually prove what you can gain from using the data that you already have in the public sources. And I really think you should look at that and make it available. Okay, thank you very much. Dziękuję Państwu. Bardzo Państwu dziękuję za...